Zaginięcie 19-letniej dziewczyny z Trójmiasta wstrząsnęło całą Polską. Mimo że od tragicznych wydarzeń wkrótce minie 14 lat, to sprawa nadal pozostaje nierozwiązana. Szczegóły zaginięcia oraz podsumowanie dotychczasowych ustaleń badają autorzy miniserialu dokumentalnego Sprawa Iwony Wieczorek, którego pierwszy odcinek pojawi się po raz pierwszy w telewizji 15 stycznia o godzinie 22 na kanale FX. Podczas seansu widzowie poznają punkt widzenia, między innymi Krzysztofa Rutkowskiego. Serial jest nie tylko odtworzeniem materiałów archiwalnych dotyczących śledztwa, ale też zbiorem wypowiedzi osób związanych ze sprawą. Istotną częścią serialu jest również rozmowa z matką zaginionej Iwony. Opowie o własnych przeżyciach z okresu zaginięcia ukochanej córki. Jak ta straszliwa sytuacja nieodwracalnie zmieniła jej życie.